Dzisiaj straszliwie zimno w Brukseli, ale za to bardzo ciepło w Polsce, z czego się cieszę dla tych, którzy są w Polsce, a ja z Brukseli za chwileczkę wyjeżdżam. Idę na dworzec i jadę do Akwizgranu. Dlaczego właśnie do Akwizgranu? Bo tam premier Donald Tusk otrzymuje wielką międzynarodową nagrodę imienia Karola Wielkiego. To jest nagroda, którą dotychczas spośród Polaków otrzymali w porządku chronologicznym Bronisław Geremek, papież Jan Paweł II i trzecim właśnie jest pan premier Donald Tusk. Tam są wielkie postacie na liście nagrodzonych. Winston Churchill, Robert Schuman, Jean Monnet, Tony Blair, Bill Clinton i kilku innych. Nagroda powstała po to, żeby pokazywać, nagradzać tych, którzy promują dialog na rzecz pokoju i jedności w Europie. Po rozpadzie Związku Radzieckiego, zburzeniu żelaznej kurtyny, rozszerzono tę formułę i dzisiaj się ją również przydziela osobom, które pracują z sukcesem na rzecz integracji europejskiej, pojednania między wschodem a zachodem Europy. W tym uzasadnieniu nagrody dla Donalda Tuska mówi się, że jest to wielki patriota, że jest to wielki Europejczyk, że 30 lat temu razem z Solidarnością położył kamień węgielny pod zjednoczoną Europę, umożliwił razem z Polakami zaangażowanymi w ruch Solidarność zjednoczenie i pojednanie Europy. A dzisiaj premier prowadzi politykę otwartą na świat. Pozostaje aktywny w kręgu europejskiej rodziny narodów. Polska, podkreśla to jury, Polska jest jednym z filarów Europy, a Donald Tusk jednym z niewielu polityków, którzy w wiarygodny sposób wcielają w życie ideę jedności kontynentu. I w ten sposób właśnie Polaka stawia się za przykład innym politykom europejskim, z czego naprawdę możemy być dumni i cieszę się, że mogę uczestniczyć w tej uroczystości już za kilka godzin.